Cześć, dzień dobry. Witam was po ogromnej przerwie. I tak szczerze mówiąc, nie mam na nic wytłumaczenia, prócz po prostu brakiem czasu. Po prostu pracuję na cały etat, plus jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia. Naprawdę nie mam czasu, więc w walce czytanie kontra nagrywanie filmików. Niestety nagrywanie filmików odpadło. Ale Bartek, nic bądź literacki, którego bardzo, bardzo lubię i cenię, jakoś mnie tak dodatkowo zmotywował i postanowiłam dzisiaj nagrać taki filmik, który może stanie się tradycją, taki tygodniowy wieloksiąg, czyli po prostu chciałabym wam opowiedzieć o książkach, które czytałam w ubiegłym tygodniu, a które jakoś ze mną zostaną. Na początku zacznę od książki, którą dopiero wczoraj napisałam, tak, opisałam naprawdę na blogu, Psiego najlepszego, z wydawnictwa Kobiece, autorstwa jakiegoś W. Bruce Camerona. Tutaj jest nawiązanie do książki Był sobie pies i zresztą mamy podtytuł Był sobie pies na święta, tylko że jest to dosyć nietrafione. Jak zwykle bywają te dopiski na nas książkach, bo oprócz tego, że jest to książka, w której dużą rolę odgrywa pies, to jednak Był sobie pies, a Psiego najlepszego to są dwie zupełnie inne bajki. Był sobie pies, pies faktycznie był narratorem i z jego perspektywy oglądaliśmy świat. Natomiast w Psiego najlepszego mamy po prostu psy, które stają się jakimś katalizatorem do właśnie zmiany. Przepraszam was za muzykę w tle, po prostu nie chcę mi się teraz tego wyłączać, ale może trochę przyciszę, przepraszam. O, dobra, już jestem, już jest przyciszone. I tutaj mamy bohatera Josha, który jest takim malkontentem, trochę pustelnikiem, mieszka w domu po rodzicach i wciąż przeżywa, że odeszła jego dziewczyna. Wciąż przeżywa tak naprawdę swoje problemy z dzieciństwa i pewnego dnia jego dosyć nieprzyjemny sąsiad podrzuca mu ciężarną sukę. To znaczy najpierw to w ogóle ma być pies, opowiada mu jeszcze dramatyczną historię, ogólnie finalnie gościu wsiada w samochód i się zawija do domu, a George zostaje z suką, która zaraz się oszczeni. Coraz bliżej mamy do świąt Bożego Narodzenia, a że dla Josha był to zawsze bardzo szczególny czas, to on rzuca się znowu w wir przygotowań tych świątecznych, a przy okazji odnajduje się jako psia mama, chociaż nigdy psa tak naprawdę nie miał i w ogóle nie ma o tym pojęcia. W związku z tym pomaga mu dziewczyna Kerry, która pracuje w schronisku i z którą zaczyna Josha coś łączyć. Ale oboje są tak trochę, przypomina to, nie wiem, taniec dwóch wściekłych psów, jeżeli już jesteśmy w tej kynologicznej sferze metafor, bo raz się rzucają do siebie, ku sobie, raz niestety ich odrzuca po prostu, jakby ich coś potelepało, albo ugryzła ich wyjątkowo zjadliwa pchła. I opowiem wam, że książka jest faktycznie banalna. Tak jak ktoś mi napisał w komentarzu na blogu, jest to książka bardzo cukierkowa i zgadzam się po części z tym, bo jest typowo świąteczna. To jest taki amerykański świąteczny kiczyk, który mimo wszystko wyciska łzy z oczu. W związku z tym ja się bawiłam fantastycznie na czytaniu tej książki, podczas czytania tej książki i takie miałam fajne ciepełko w sobie. Chociaż nie obyło się bez łez, bo nie mogło się bez nich obyć po prostu. Więc Psiego najlepszego naprawdę polecam w sumie książkę, chociaż ten podtytuł jest bardzo trafiony. I teraz zastanawiam się, po co sięgnąć dalej. Ale polecę wam Ludzi na drzewach z grupy wydawniczej Foxal, z serii chyba Don Quixote, jakoś tak to się nazywa. Lubię bardzo tę serię. WAB ją wydało. Hani Yanagihara, whatever. W każdym razie to jest ta babeczka od Małego Życia, książki, którą czytałam jakieś pół roku temu.
siedząc i czekając na egzaminy maturalne, w których komisji siedziałam i byłam bardzo ciekawa tej książki, gdzieś mi migało, że to jest debiut, że Małe życie było drugą książką, a tak naprawdę to jest debiut tej autorki. O Małym życiu słyszeli chyba wszyscy, bo naprawdę nie sposób o tej książce nie słyszeć. Ona swego czasu wzbudzała ogromne emocje i ja poczekałam, aż w ogóle cały ten spór trochę ucichnie i dopiero za nią się wzięłam. I mnie się podobała, chociaż jeżeli mówimy o takiej książce jak Małe życie, ciężko jest powiedzieć, że cokolwiek nam się podobało. Przepraszam, rzęsa mi wpadła chyba do oka. I była bardzo przygnębiająca. Ona po prostu, tak jakby ktoś nam, nie wiem co, taką trzypaczkę do ubijania jajek, tak? Włożył nam laparoskopowo przez pępek i ją uruchomił na pełnych obrotach. Tak człowiek był wymięty. I byłam ciekawa, jak odbiorę ludzi na drzewach. Ta książka opowiada o takim profesorze, który... znaczy na początku w ogóle pisze jego asystent, który opowiada historię Nortona Perina, aresztowanego, osadzonego najpierw w areszcie domowym, później skazanego za nadużycia wobec swoich podopiecznych, których adoptował. I ten asystent bardzo przeżywa, że tego profesora wszyscy opuścili, że został samotny. W momencie, kiedy spadła na niego jakaś infamia, on został takim banitą, wyjętym spod prawa w ogóle, naprawdę wyłączonym z całego środowiska. I ten asystent uważa to za wielką niesprawiedliwość. I po prostu w momencie, kiedy ten profesor postanawia opisać całą swoją historię życia i historię dokonań, ma redagować i właśnie jakby z jego redakcji poznajemy całą tę historię. I ona opowiada o młodym chłopaku, który trafia na studia, ma studiować medycynę, nie wyróżnia się niczym, wręcz przeciwnie, jest taki bardzo, bardzo przeciętny. I przez przypadek trafia do załogi ekspedycji, która wyrusza na taką zapomnianą przez Boga i ludzi wyspę, gdzie po prostu ludzie bardzo dziwnie, ich krzywa życia się zachowuje jako społeczności. I tam praktycznie odkrywa recepty ich nieśmiertelności, prawie że nieśmiertelności, a przy okazji po prostu obcuje z tą zupełnie nową dla nas bardzo egzotyczną społecznością. I to wszystko mamy opisane. I powiem wam, że sama książka, to znaczy tak mniej więcej cała treść, teraz bo tutaj jest postscriptum, tak? Tak. O tyle książki jest w miarę spoko. W sensie, powiem wam, że to zależy kto, jakie ma uczucia. Na przykład te opisy obyczajów seksualnych, czy jakieś tortury w stosunku do zwierząt, jakieś brutalne zachowanie, mnie osobiście bardziej dotknęły, zwłaszcza na przykład traktowanie leniwców, niż gdyby dotyczyły ludzi, nie wiem, bo o tym nie czytałam, ale no bardzo mnie to dotyka, zawsze mnie to bardzo dotyka i tak sprawia, że ja później mam taki nieprzyjemny posmak w ustach, ale tak naprawdę dopiero ten ostatni rozdział tak przekłada wszystko w tej książce. To jest tak, jakbyście już mieli wszystko po prostu w pudełeczku poukładane, wszystko ma swoje miejsce i nagle po prostu przewracacie to o 180 stopni i to jest po prostu strasznie ciężka książka. Autorka chyba lubuje się naprawdę w doprowadzaniu czytelnika do takiego stanu pełnego goryczy, do takiego naprawdę klasycznego weltschmercu. Z drugiej strony, jeżeli nie macie tego weltschmercu, nie macie również szans na katarzis. Czy tutaj mamy to katarzis? No nie. Chyba katarzis trzeba sobie zafundować samemu i na przykład, nie wiem, pójść na rundkę boksu albo nie wiem, wyrąbać kawałek drewna na opał. Akurat jest dobra pora roku, więc mimo wszystko polecam. Będę czekała na każdą kolejną książkę tej autorki i naprawdę oko mi zaraz wypłynie. I mój absolutny hit ubiegłego tygodnia, czyli Chłopiec na szczycie góry Johna Boyna, wydawanego nakładem wydawnictwa Replika. Tu mamy reklamę innej jego genialnej książki Chłopca w pasiastej piżamie, którą czytałam, ohohohoho, będąc jeszcze na studiach. Tam mam jeszcze W cieniu pałacu zimowego, za które się ciągle nie wzięłam. I tutaj mam znowu książkę napisaną według schematu Chłopca w pasiastej piżamie. To znaczy mamy pokazany
brutalny świat oczami młodego człowieka, bardzo młodego, nie do końca świadomego wszystkiego, co się dzieje, i to wszystko jeszcze bardziej wzmaga nasze odczucia, nasze takie wewnętrzne rozedrganie. Tutaj mamy chłopca, Pierrota, który traci swoich rodziców. Ojciec jest w tym syndromie takim pourazowym po wielkiej wojnie. W efekcie bije, pije, później ginie. Matka umiera na gruźlicę i chłopak się zaczyna tułać. Pod spodem mieszkają Żydzi, więc najlepszy przyjaciel chłopca jest Żydem i bardzo ich przyjaźń jest taka głęboka i poważna. Natomiast ponieważ rodzina tego chłopca jest Żydami, nie chcą wziąć dziecka, które jest gojem, i wysyłają je do sierocińca, gdzie Pierrotowi nie za bardzo się wiedzie, ale utrzymuje go taka przyjaźń właśnie korespondencyjna z tym Anszelem z Paryża, a finalnie odnajduje się jego ciotka Beatrix, która zabiera go do siebie. Każe mu przyjechać do siebie, ona pracuje w Alpach Salzburskich, w domu, w willi, która jest taką oficjalną, letnią siedzibą Adolfa Hitlera, czyli na Oberhofie, tak? Chyba tak to się nazywa. Na Berghofie, przepraszam. Nie wiem, co mi się pomyliło. I tam mały Pierrot jest przechrzczony na niemiecką wersję tego nazwiska. Bo wiadomo, że wszystko musi tam być niemieckie. Są lata 30. Totalitaryzm coraz mocniej podnosi głowę. Coraz silniej słychać głosy takie antysemickie. I ciotka i jej kolega z pracy namawiają chłopca, żeby zapomniał o swoim oryginalnym imieniu, żeby zapomniał o swoim przyjacielu i żeby był bardzo ostrożny. I wbrew im najśmielszym chyba oczekiwaniom, Peter zaprzyjaźnia się z Adolfem Hitlerem, który wsącza małemu chłopcowi wszystkie te swoje bzdury, którymi porwał rzeszę dorosłych Niemców, i sprawia, że chłopiec staje się zupełnie kimś innym. Pod koniec książki już nie mamy miłego, wrażliwego chłopczyka, tylko mamy naprawdę takiego zimnego nazistę, który dał się stłamsić. I te opisy właśnie są naprawdę poruszające. To znaczy, znowu Boyn nie daje nam jakichś obrazów masakry. Tam nie ma krwi, tam nie ma ogromnej ilości przemocy, ale po prostu to, co widzi mały chłopiec, czy to, jak on to widzi, i później jak my przekładamy sobie to na język dorosłego człowieka, dopowiadamy sobie rzeczy, które tam nie są napisane, tylko zasygnalizowane, robi niesamowite wrażenie. I po prostu jestem zachwycona tą książką. Ja ją przeczytałam dosłownie jednym tchem, zarwałam dla niej noc, ale po prostu nie spałabym wcale. Jest naprawdę bardzo, bardzo ważna, warta uwagi. A końcówka po prostu jest wow. Dlatego bardzo Wam ją polecam. I przy okazji chciałabym się Wam pochwalić, co między innymi dotarło do mnie w tym tygodniu. Biedronka i Oskarżenie. Jestem tutaj, ambiwalentne uczucia. Andersena, Improwizator. W końcu kupiłam, bo słuchajcie, okazuje się, że wychodzi jakaś seria, którą przegapiłam. W końcu mam swojego Hedlinga Grudzińskiego. U Kasi Kurowskiej wygrałam za opis mojego wymarzonego pogrzebu taką książkę. Bardzo miło jest coś wygrać. Rzadko mi się to zdarza, więc tym bardziej cieszy. Papież, który zapalił świat. Ja uwielbiam papieża Franciszka, w związku z tym się nie mogę doczekać. Oświadczyny. Nie mogę się doczekać tylko lektury. Na oświadczyny wcale nie czekam. I kupiłam sobie jeszcze, również w Biedronce, wieczór taki jak ten, prosto na święta. I ostatni chowa klucz kupiłam sobie w sobotę, bo w piątek w ogóle nie było poczty, a dodatkowo zgubiłam identyfikator do pracy. Więc żeby to uczcić, zrobiłam sobie jeszcze dzisiaj zakupy książkowe i pokażę może w przyszłym tygodniu, jeżeli dacie znać, że w ogóle taki pomysł Wam się podoba i powinnam coś takiego nagrywać. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że ktoś jeszcze zagląda w ogóle i ogląda te filmiki, i idę sobie czytać. Trzymajcie się, pa, pa.